Cześć, witam na kanale Swojskie Gotowanie. W dzisiejszym odcinku będę robił swojskie parówki po mojemu, także zapraszam do oglądania. A więc jakie mięso? Mam tu 2,5 kg szynki wieprzowej i kilogram podgardla wieprzowego. I z tego właśnie powstaną super parówki, o czym będziecie mieli okazję się przekonać na koniec. Oprócz mięsa oczywiście przyprawy. Przyprawy, których będę używał, będzie to sól peklowa, sól zwykła, czosnek granulowany, pieprz biały, mleko w proszku. A parówki będą nadziewane do osłonek kolagenowych kupionych przez internet, przystosowanych typowo do parówek. Także ja się zajmę w tym momencie krojeniem mięsa na kawałki, które wejdą mi do maszynki i za chwilę wracam. Mięso pokroiłem na kawałki takie, które wejdą mi do maszynki. Teraz na tym etapie już sobie to przyprawię, żeby przed mieleniem to zrobić, bo podczas mielenia te przyprawy się jeszcze lepiej rozprowadzą. Pierwszą przyprawą, jaka będzie, to będzie sól zwykła i sól peklowa. Dajemy tego po 9 gramów, 18 gramów na kilogram w sumie, czyli 9 gramów pekła soli na kilogram i 9 zwykłej soli, czyli 3,5 kg razy 9 wychodzi 31 gramów pekło soli. O kurde, dobra, waga, zapomniałem o wadze. Właśnie, dobra, stawiamy wagę. Ok, nasze naczynko tarujemy, gramy, dobra, i teraz 31 i pół grama. No, 32 powiedzmy. A, 3 ziarenka jeszcze. A, jeszcze. Dobra, 32 gramy tego. Pekło soli. Teraz tarujemy 32 gramy soli zwykłej kuchennej. Dobra, ok, sól przesypuję od razu do mięsa, tarujemy, teraz będzie pieprz, czosnek granulowany, 2 gramy na kilogram, 3,5 kg, 7 gramów, 3, 6, dobra, 7 gramów, też to od razu dajemy, pieprz biały, też 2 gramy na kilogram, czyli też 7 gramów. 3 gramy. 6. I 7. Ja daję tylko pieprz biały, czarnego nie daję, żeby potem w przekroju tych parówek nie było żadnych czarnych, dziwnych kawałeczków. I oczywiście mleko w proszku. 20 gramów na 1 kilogram, czyli 70 gramów, bo mamy 3,5 kg, czyli to jest bardzo dużo. Dobra, 30, 56, 64 i jest 70, jakby w mordę strzelił. Dobra, to idzie też do mięsa i teraz to mięso sobie przemieszam z tymi przyprawami. I za chwilę będę to wszystko mielił przez sitko makowe 2, a nawet 3 razy, żeby to była konsystencja gładkich parówek, a nie jakieś tam mielonki, także mieszam. Przyprawy wstępnie rozmieszane z mięsem, teraz będziemy to mielić na sitku makowym, tak jak mówiłem, 2 albo nawet i 3 razy. To będzie tylko lepiej, tylko trochę to będzie więcej męczarni dla wykonującego, także no ale nie ma tego 100 kg, tylko 3,5 kg, także przystępuję do mielenia. Mięso mamy raz zmielone. Dodaję do tego 200 ml zimnej wody, o czym zapomniałem wspomnieć. Także dodaję tą wodę.
Rozrabiam to wstępnie i puszczam to jeszcze raz i potem chyba jeszcze raz, także działam. Mam tu mięso po dwukrotnym zmieleniu. Za chwilę będę to robił trzeci raz, bo to nie jest jeszcze konsystencja taka, jaką bym chciał. Także mielę trzeci raz. Mam nadzieję, że moja 16-letnia maszynka da radę. Dobra, działam. Mięso mam trzykrotnie zmielone. Konsystencja jest teraz idealna, taka jaką chciałem. Na tym etapie dolewam też jeszcze raz 200 ml wody. Wyrabiam, rozrabiam, mieszam. Oczywiście chwilę to odstoi w nadziewarkę, w osłonki celulozowe. Troszkę to sobie odpocznie i lekko to przywędzę, żeby był ten posmak dymu, jak to w tych parówkach. Także mieszam. Dobra, nadziewarka już napełniona farszem na parówki. Osłonka celulozowa też już nałożona. Taki fajny kawałeczek. Tu na końcu sobie zawiązujemy. Nie, inaczej. Tak, wypychamy farsz do momentu, aż nam zacznie... O! I teraz zawiązujemy. To jest taka osłonka, którą da się spokojnie zawiązać. Także właśnie to czynię. Dobra, i ciasno. Ok. Teraz jest to w ten sposób. Wykałaczka, robimy dziurę i napełniamy te parówy. To są osłonki średnica 23 mm. Także tak robimy z całym farszem. I parówki mamy w wędzarni. Będę wędził do, powiedzmy, takiego lekko żółtego koloru, żeby tylko najbardziej chodzi o to był posmak dymu. A jest dym straszny. Także zrobiłem w tych osłonkach celulozowych i w jelitach wieprzowych. Także niech jeszcze chwilę. O, tu widać, jeszcze odparowywuje. Także niech się wędzi jeszcze chwilę i sparzymy i można jeść. Parówki już przyniosłem z wędzarni. Kolor odpowiedni. Taki chciałem, taki jest. Za chwilę będę je parzył w temperaturze 80 stopni. Jeszcze chwilę się woda podgrzeje. Tu mam te parówki w osłonce kolagenowej. Na razie tych końcówek nie będę ucinał. Zrobię to po parzeniu, żeby się tutaj przypadkowo nam nic nie rozwiązało. Także osiągam 80 stopni. Wkładam wszystkie parówki do tej wody i niech się parzy. Parówki wylądowały w wodzie. W tym momencie temperatura już spada, ponieważ parówki były chłodniejsze niż woda i ją studzą, że tak powiem. Dobra, parzymy z jakieś 20 minut. Od dołu są te w jelitach wieprzowych, u góry mamy w tych osłonkach celulozowych, bo są też cięższe, także za 20 minut wyciągamy do zimnej wody i hartujemy. I moje parówki są gotowe, są już wystudzone. To znaczy zahartowane, wystudzone. Z tych cienkich zostało niestety tylko tyle. Dzieciaki się dopadły, więc grzecznie poprosiłem, żeby zostawili cokolwiek, żeby było można to pokazać. No i się uchowało 5 takich różnych dziwnych. I może zaczniemy od właśnie tych cienkich. Także biorę tu na przykład sobie tą pierwszą. Kroję ją na przykład w tym miejscu. Tak to wygląda. Teraz ja już je próbowałem, bo zganiam na dzieciaków, a sam taka galaretka nawet się tutaj wytworzyła. Ale to bardzo dobrze. Lekko przywędzone. O! To na razie na bok. I tak to wygląda. Bardzo dobre, ale powiem wam, że chociaż wiadomo, z czego są zrobione, bo te wszystkie parówki sklepowe, nawet te, które mają podobno z szynki, to nie wiadomo, czy to faktycznie jest tylko szynka. Także cienkie parówki bardzo dobre, co mogą poświadczyć moje dzieciaki,
Te przesunę kawałeczek na razie na bok. Tato w ogóle wyszła jak oryginał. Normalnie serdelek. Lekko przywędzona. Nie będziemy ją kroić. Może na razie w ten sposób. Patrzcie na to. Normalnie. Jak te sklepowe. Tylko, że to nie sklepowe. Kroi się skubana, zwarta. O. Normalnie ugotować. Musztarda. I można jeść. Także. Naprawdę. Aż sam. Jestem w szoku. Czyżby to tam mleko w proszku może? Oby. Dobra, próbuję. Ja pierdolę. Normalnie. Super. Lepsze na pewno niż dla mnie przynajmniej, niż te w tym flaczku o słońce kolagenowej, dlatego że te bardzo przypominają te właśnie sklepowe serdelki, tylko tyle, że te są, jeśli samemu robimy, to wiadomo z czego robimy. Także naprawdę bardzo dobre. Czuć fajnie dymem, lekki posmak. Zachęcam wszystkich do tego prostego przepisu, do zrobienia tych swojskich parówek, czy tam nawet tych serdelków, chyba się mówi. Bardzo dobre, naprawdę. Bardzo dobre. Oczywiście do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, jeśli się film podoba, do naciśnięcia dzwoneczka i tak dalej. Także tyle. Smacznego. Cześć.